I coś nowego na Pokémon Go Fest. A, no. Jest Lucky! Sobota. Dzień wolny. Z reguły. Wychodząc z domu, widzisz ludzi, którzy pracują. Jednak patrząc na to z drugiej strony, ci, którzy mają wolne, kupują, dając zarobić tym, którzy pracują. I obie strony się radują tym dniem. Po drodze mija mural z panem, który wskazuje napis: nawet teraz tworzysz historię, który za każdym razem mnie mobilizuje, jak gdziekolwiek wyruszam. Kawałek dalej widzę napis pizza i motywuje mnie do tego, bym zawrócił i siedząc w domu zamówił pizzę i nic nie ruszał. Cieszę się, że mam silną wolę. Wróćmy jednak do historii. Dla mnie dzień zaczął się troszeczkę inaczej. Dzień wcześniej szantażyk. Jak z samego rano obudzisz się bez obudzenia mnie i zrobisz kotety de volaille na obiad i wyniesiesz śmieci, możesz jechać na 3 godziny, nie dłużej. Oczywiście zgodziłem się, a dopiero później zrozumiałem, że mogę jechać na ile chcę, bez ustaleń. Kobiety, prawda? One to potrafią zrobić uśmiech słodkiego zabójcy, a ty idziesz odkurzać salon. Tak było. Tym razem czuję, że i tak wygrałem, bo wieczorem zaplanowałem również live z widzami, na który się zgodziła. A z tego tytułu, że mamy jakieś 10 minut przerwy, mogę sobie zrealizować quest Shiny Sentry, czy też nie? Bo to jest oczywiście quest na Shiny Sentry. To oczywiście możemy odebrać wszystko inne, ale to nie jest Shiny Sentry, niestety. Odbieramy Sinostona, oby. Nie ma Sinostona. Faktycznie. Powiem szczerze, nawet się nie denerwuję z tego powodu, że w końcu odczuwam to, co mieliśmy na samym początku gry. Wróciliśmy do początku gry, kiedy wszystko łapało się z trudnością. Kiedy wszystkie Pokémony po prostu były rzadkie. I to się ceni. A w tej chwili ewolucje, no niektórzy mają już wszystkie, a tak jak ja, wciąż się mordujemy. I teraz jest szansa. Shiny Hollow, czy Shiny coś innego. Zwykły Hollow. Niestety zwykły. Jednak chyba przy trejdzie Hollow może spaść poniżej wartości 1500 CP. Więc to będzie fajne, jeśli będę się wymieniał z osobami, które będą mieć Hollowy właśnie z questów. Bo istnieje możliwość posiadania go na Great Lidze. A takie Pokémony na pewno zaskoczą. Ananasik. I lecimy. Powiedzmy 10 minut i ruszamy w dalszą drogę. Aha, bo wy nie wiecie gdzie. Znaczy, pewnie już wiecie dlaczego idzie. A może nie. Chyba w tytule opisu nie powiedziałem wam gdzie jadę. A to nawet dobrze. Zaraz się dowiecie. To jest fajne w ogóle przy naszym koledze, bo tu nie mamy ograniczenia pokeboli, jak to było na rajdach. I możemy na niego użyć 100, 200, 300 ananasów. 200, 300, co tym idzie również i pokeboli. I będziemy mieć szansę coś głapać. Takie dni jak dzisiaj mi się podobają. Śnieg spadł, nie ma wiatru i dźwięk jest nawet z kamery odebrany należycie. Tak powinien być. Ale mimo wszystko na przyszłość kamera z mikrofonem. To jest to, co na chwilę obecną mi potrzeba. Daj się złapać, stary, daj! W końcu siedzi na nasze. Nie, żeby ten Pokémon był jakoś niezwykle super, ale zawsze to dodatkowe cukierki. Z PvP również nigdy nie otrzymałem Sinostona. Od kiedy PvP wyszło, nie mam ani jednego Sinostona z PvP. I od miesiąca chyba nie mam Sinostona 7 Day Breakthrough. Czemu wybrałem ten zestaw Pokémonów, jak tak naprawdę one są nieefektywne wobec siebie? Ale tak go pokonamy. Ten ma chyba typ wodny. Ten będzie wygodniej. Tak jest. I proszę przynajmniej teraz. Dust. I tyle. Czego ja oczekiwałem.
Dobra, lecimy na kolejny pociąg. Dalej jadę pociągiem. Przecieram szybę w nadziei, że uda mi się uzyskać lepszy widok. Na darmo. Brudno jest z zewnątrz. W gruncie rzeczy w pierwszym pociągu nie było lepiej. Tym razem bez przesiadek do miejsca docelowego, gdzie jeszcze mnie nie było. A jest to miejsce, w którym zmarł Wacław Kowalski, mistrz polskiego czarno-białego ekranu. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że jak przyjeżdżam na miejsce, patrzę i faktycznie jest to nowe miejsce. Nie, nic z tych rzeczy. W każdym razie, jako że tutaj się nigdy mi nie było, a mam możliwości, to możemy tutaj stworzyć możliwość otrzymania szajniara daktyla. I tutaj mamy Porygona. To jest ostatni chyba Pokémon, do którego mogę zrealizować właśnie taką ewolucję. Wszystkich wcześniejszych się pozbyłem. A tutaj, jak sami wiemy, ten Pokémon nie robi dużej różnicy, tym bardziej, że mimo, że on jest mega mocny, ma potężny atak, Porygon Z w ostatniej formie. Jest to Pokémon typu normalnego, więc tutaj nijak się nam przyda do niczego. Więc nie zwlekajmy, ewoluujemy. Oczywiście tutaj zalecam każdej osobie, która zmaga się wciąż z questami na Meltana, by właśnie znaleźć taki quest, bo to umożliwia nam w wszelki sposób zabranie Radaktyla. Jest też kilka questów, które w sumie, które aktualnie mamy, pozwolą nam ukończyć w pełni quest na Meltana. I raczej to jest niemożliwe, bym w tej chwili otrzymał z questu Shiny Radaktyla. No niestety nie. To nie jest mój dzień. Zbieramy nowe questy. Historia Brwinowa i kamienica Amerykanka. Questy trade zrealizuję, ale aktualnie jest to Manetic w ramach nagrody za trade'a. To jest słabe. A transfer trzech Pokémonów to jest Vulpix. Więc to jest chyba ten raid. Tak jest. Tutaj miałem przyjść. Jak tu już jesteśmy, warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Mamy Comedy Day i mamy Hatchatlon. Hatchatlon daje nam dwa razy więcej Stardusta z jajek, jak i też dwa razy więcej cukierków z jajek. Jednak mamy Comedy Day. Na Comedy Day jest jeden bonus. Czterokrotnie zmniejszony dystans do jajek. Więc mamy potrójną kombinację na Comedy Day. Warto to zaznaczyć, tym bardziej, że wspomniała o tym osoba z komentarzy w poprzednim odcinku i tutaj macie jej post. Dziękuję serdecznie. A teraz chodźmy na X-Ride. Cześć. Cześć. A tu jeszcze idą, widzę. Młody Star Wars. Cześć. Ja próbuję teraz właśnie solo przy wykorzystaniu samych Sneasely. To z tobą tutaj od razu dwie wymiany robię. Dobra. Dzisiaj. Jestem ciekaw, czy uda mi się właśnie pokonać z sześcioma Sneaselami. Różne IV, w większości na ataku 15, ale różnie to bywa. Nawet niektóre mają defensywę i HP na 10, albo nawet niżej, no. Ale 15 na ataku. No, 15 na ataku. I od razu mówię, że to jest ostatnia moja próba, jeśli chodzi o solowanie. Żeby nie zabierać wam tutaj przyjemności z odkrywania Pokémonów, jak i też możliwości pokonania tego Deoxysa. No jestem ciekaw, jaki ma atak, czy sprostam właśnie, bo mimo, że nasz Psycho Boost jest typu ze stabem, w sensie, że nasz Deoxys ma staba do niego, to może tworzy problemy większe niż tym rocznym. Ale wszystko się okaże. Pierwszy Sneasel spadł. Istnieje możliwość, że faktycznie nawet z Sneaselami będzie tak, że nie pokonam go, bo trzeba mieć konkretne CP na nich. Istnieje taka możliwość, ale jeszcze zobaczymy. Ciężko będzie, chyba że na potrójnym reloby jest to możliwe. Jeżeli ta próba mi się nie uda, dołączam do pozostałych, o ile ktokolwiek jeszcze zostanie. Jest 206 sekund. 180 to jest połowa czasu, a nie 150. Nie wiem, czy nie cofnęło obrażeń, jednak widzicie jedno lobby i padłem. Więc jednak z Sneaselami nie podołam sam, aczkolwiek jest to możliwe. Ale szczerze możemy sobie powiedzieć śmiało, że ostatnim razem udało mi się mimo wszystko pokonać go samymi atakami fast.
brakło ułamku sekundy. Jak nam zostało tak mało czasu, możemy powiedzieć sobie jeszcze jedną rzecz. Bo aktualnie zmierzamy ku temu, by na rajdach była powtórka, jeśli chodzi o Rayquaza, czy też nawet Groudona. I tutaj wiele osób myśli, że przed wprowadzeniem Rayquazy pojawi się ewolucja Swinuba, a mianowicie Mamo Swine. Jeżeli go wprowadzą przed Rayquazą i dadzą nam możliwość oczywiście jego ewolucji na czas, by mieć 6 sztuk, to istnieje możliwość przy buście pogodowym pokonania go solo. Rayquaza solo przy wykorzystaniu 6 level 40 Mamo Swine'ów. Jest to możliwe. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie informacje i analizy, które pochodzą od Pokebattlera. Skończył się nawet team Tyrków, aczkolwiek wiecie, jako ostatni nie wybrałem Tyrka, mam dzisiaj tam zapodział, ale damy radę. Golemem powinniśmy dać radę, nie? Jeszcze raz. Piąteczka jeszcze się wykluje. Jednak nie udało mi się. To są dobre jaja. O! Nie wychodzić, ale tak sobie i pokonane. Chociaż miałem wątpliwości. Pierwszy team jakoś niezbyt dobrze prosperował, ale ten sam wybrałem przed chwilą i wygrałem. Mimo straty czasu. Wow! A teraz idziemy z grupą na Hitrana. Bo ostatnio mało tych rajdów robię. 14 boli i on jest numer 1405, czyli dalej trzeba rajdować. O, one of these Pokemon cannot be traded. Tak, u mnie wszystko jest ok, bo po prostu miałeś gwiazdkę pewnie, nie? No tak, tak. Właśnie. Więc w jakiś sposób musiałeś go sobie oznaczyć, że jest dobry. Teraz właśnie nie ma. Dalej 69 miałeś, no. Na chwilę obecną tylko raz mi się udało z jednym patronem zrealizować mlaki. Taka przerwa w tradeach. Bo jednak musieliśmy przejść przez dwuminutową przerwę na strefę czasową. Bo brakło 3 minut, żeby przeskoczyć strefę o 13 godzin i mieć możliwość stradowania Pokemona kolejny raz. I padł. Na równi. Z Kyogrem. Ojojoj. Mi zostało... 0. To samo również. Na Kyogrze 0 miałem HP. 29,4. 21,30? Nie pamiętam, nie jestem przygotowany. 3-4 chyba. 3-4 ma setka. Siedzi. A, świetne gratki. 2000. Siedzi. Ty, Tomasz, dzięki na razie. No, dzięki, no, cześć. To kiedy, że tak powiem, po Taurosa jedziesz teraz? Nie do teraz... tego Krakosa. Po Heraklosa chciałem zrealizować wspólną podróż, jeżeli będzie możliwość, po wszystkie 4 chyba, albo 3 nawet. Tauros, Heraklos, Carvania i coś nowego. Carnivine. Pomyliłem. Carnivine i coś nowego na Pokémon Go Fest. A, no. Jest Lucky! Jest Lucky Relicant, udało się. Ja nie mogę. No, no, no to ja świetnie, w końcu. W trejdzie. No. Dobra, no, wybacz za przesadzkę, dzięki wielkie. Jasne, jasne. Na pociąg jeszcze. No. I tak mówiłem wcześniej. Wieczorem zaplanowałem live z widzami, podczas którego walczyłem na PvP. I po raz pierwszy udało mi się zdobyć Sinnostone'a. Dzięki czemu ewoluowałem Rhyperiora. Wszystko dzięki wam. A ten dzień właśnie poprzez takie małe rzeczy, duże rzeczy, potrafi nam wielokrotnie dostarczyć uśmiech na twarzy. I za to wam dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i zobaczymy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja! Ale oczywiście z gestykulacją. Heja!